Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poznawania Wielkiej Szóstki, czyli sześciu głównych przyrządów, jakie mamy tutaj w kokpicie samolotu. I dzisiaj omówimy sobie wysokościomierz. Tak, kolejny bardzo ważny przyrząd dla pilota, dzięki któremu możemy wiedzieć, na jakiej wysokości lecimy, co jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o utrzymanie separacji między samolotami oraz także przeszkodami, na przykład na ziemi, jakimiś wysokimi masztami, czy górami, czy innymi niebezpiecznymi, wysoko położonymi obiektami. Także tak, wysokościomierz składa się tutaj z trzech wskazówek, pokrętła oraz tutaj mamy nastaw ciśnienia. Także wysokościomierz nie pokazuje wysokości sam z siebie. Musimy jako piloci sami wiedzieć, jak ten wysokościomierz nastawić, a po prostu nastawiamy go poprzez ciśnienie atmosferyczne. Tak, czyli tutaj mamy nastaw ciśnienia atmosferycznego, na przykład jakie panuje lokalnie w miejscu, w którym się znajdujemy. Ale o tym jeszcze za chwilę. No i tak, no i mamy właśnie podziałkę. Podziałkę należy pomnożyć razy 100. Jest wyrażona w stopach. Tak, ja używam angielskich jednostek, ale tutaj nie muszę sobie przeliczać nic na nasze jednostki używane w Polsce, jak metry czy kilometry, dlatego że wtedy w całym symulatorze są używane stopy, także i kontrola lotów mówi, podaje mi wysokości w stopach, więc nie muszę sobie tutaj niczego przeliczać. Ale tak dla odniesienia, żebyście wiedzieli, ile to jedna stopa, jest to 0,3048 metra. Tak na przykład samoloty General Aviation, które powiedzmy latają wizualnie, czyli nie przekraczają wysokości podstaw wysokości chmur, oczywiście to podstaw wysokości chmury też jest tam zależny od pogody, ale załóżmy, że mogą to być chmury na wysokości 5000 stóp na przykład i taka wysokość to jest 1,5 km. A jeżeli chodzi o na przykład samoloty liniowe, które latają dużo wyżej, na przykład od 20 000 wzwyż, na przykład taki Jumbo Jet ma maksymalny pułap 42 000 stóp. Także na przykład 42 000 stóp to jest około 13 km. To są takie wysokości. No i tak mniej więcej od 20 000 stóp to jest 6 km. Ale to tak na marginesie, żeby mieć odniesienie, ile to mniej więcej stopa, a jakie to są wysokości. A więc tak, wróćmy do naszego przyrządu, do wysokościomierza. Mamy podziałkę od 0 tutaj do 9. Z której możemy za pomocą tych trzech wskazówek odczytać wysokość naszą samolotu. I tak, ja tu na przykład sobie ustawię, o, niech będzie taką wysokość. Tak, tu mamy taką trójkątną małą wskazówkę. Ona pokazuje dziesiątki tysięcy stóp. Czyli jeżeli ta wskazówka przekroczyłaby jedynkę, to oznaczałoby to, że jestem co najmniej na 10 tysiącach stóp. Jeżeli dwójkę, to na 20 000 stóp. Dalej bym już raczej wyżej nie poleciał, bo to już są ograniczenia tego samolotu. No ale w tej chwili ta wskazówka nie przekracza nawet jedynki, więc jej nie czytam. Ta mała wskazówka z kolei pokazuje 1000 stóp. W tej chwili przekroczyła jedynkę, więc mam co najmniej 1000 stóp wysokości. I duża wskazówka pokazuje setki stóp. W tej chwili jest dokładnie na dwójce, więc możemy zsumować wszystkie te trzy wartości i odczytamy, że jesteśmy na wysokości 1200 stóp. I tutaj, jeżeli te wskazówki kręcą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to nabieramy wysokości. Jeżeli w przeciwną stronę, to wysokość tracimy, tudzież zniżamy się. I tak, jeżeli chodzi o nastaw ciśnienia w tych wysokościomierzach, tak, są to urządzenia baryczne, czyli po prostu one mierzą ciśnienie. I tak, co do nastawu ciśnienia, w lotnictwie używamy trzech, powiedzmy, ciśnień. Mamy na przykład ciśnienie lokalne, czyli ciśnienie, na przykład w tej chwili znajduje się na płycie lotniska i można powiedzieć, że będzie to ciśnienie dokładnie na lotnisku. I mogę sobie je odczytać, ustawiając po prostu wysokościomierz na wartość dokładnie 0, tak jak teraz. I tu mogę odczytać ciśnienie na lotnisku, że wynosi 29, mniej więcej niecałe 1, czyli 29,08. Tu mam tą podziałkę akurat podaną w calach słupa rtęci, czyli też jednostce angielskiej.
No ale wróćmy do ciśnienia lokalnego. Tak, w tej chwili ustawiłem wskazówkę 0, co jest równe wysokości ziemi w lokalizacji, w której się znajduje. Tego ciśnienia lokalnego bardzo rzadko używamy, bo w sumie możemy go użyć przy wykonywaniu kręgów nadlotniskowych. Dlatego, że po prostu jako ludziom jest nam łatwiej odnieść się do tego, że 0 oznacza poziom ziemi. Tak? Także jest nam łatwiej się odnieść do tego, że po prostu jeżeli osiągniemy wartość 0, to powinniśmy kołami dotknąć płyty lotniska. Kolejnym ciśnieniem jest też lokalne, ale sprowadzone do poziomu morza. Jest to w zasadzie ciśnienie, którym operujemy normalnie podczas lotu. I tak samo w tym symulatorze wszelkie ciśnienia, jakie są podawane, podawane jest to właśnie ciśnienie lokalne na poziomie morza. Ja teraz uruchomię silniki. Pokażę Wam, jak właśnie skąd zdobyć takie ciśnienie. Przede wszystkim możemy sobie odsłuchać prognozę pogody. Tutaj w symulatorze mamy taką opcję, jest to odsłuchanie ATIS. Tak, dostrajemy sobie radio i mamy informację o wysokościomierzu 2952. I teraz możemy sobie ustawić, kręcąc pod pokrętłem, właśnie 2952. I to będzie mniej więcej tyle. O, dokładnie tyle. Także jest to pierwszy sposób na właśnie dowiedzenie się, jakie jest ciśnienie lokalne. Innym jest zerknięcie do GPS-a. Dlatego, że tutaj, jeżeli wybierzemy sobie, pokręcimy tutaj dużym pokrętłem, zmienimy tryb wyświetlania na dane o lotnisku, to też mamy tutaj informację o elewacji lotniska. Jeżeli nie macie tutaj wpisanego swojego lotniska, na którym się znajdujecie, możecie to zmienić tutaj push cursor, czyli klikacie na to kółko. Teraz kręcicie tym małym kółkiem, żeby pokazał się jeden kursor i możecie wpisać kod waszego lotniska. U mnie jest to Kilo Sierra Echo Alpha i potwierdzacie enterem tutaj dwa razy, drugi raz. Tak, i mamy elewację lotniska 433 stopy nad poziomem morza. Tak, chodzi o to, że w zasadzie chyba wszędzie w lotnictwie, czy to na mapach, czy na jakichś informacjach, mamy podawane wysokości nad poziomem morza, wysokości różnych przeszkód, wysokości lotnisk. Dlatego lecąc z lotniska do lotniska, dłuższe trasy, podróże, używamy tego ciśnienia lokalnego, ale sprowadzonego właśnie do poziomu morza. I inaczej właśnie możemy też nastawić sobie wysokościomierz po prostu ustawiając wskazówki, już nie patrząc na ciśnienie, ale ustawiając właśnie wskazówki na wysokość 433, tak, 433 stopy. No i w tej chwili tak sobie też ustawiłem, więc mogę teraz odczytać, jakie jest ciśnienie lokalne, po prostu tutaj czytając te wartości w calach subkartenci. I podczas lotu, wlatując w różne strefy kontroli lotów, po prostu kontrolę lotów, często będzie nam mówił, jakie jest lokalne ciśnienie, czy też właśnie zgłaszając się do lotniska z celem wylądowania, także otrzymamy informację, jakie jest lokalne ciśnienie nad poziomem morza właśnie na lotnisku, na którym zamierzamy wylądować. Także tutaj zawsze musimy wtedy sprawdzić, czy mamy prawidłowy nastaw tego ciśnienia i tym pokrętłem sobie to ciśnienie po prostu nastawić, tak żebyśmy mieli dobrze skalibrowany wysokościomierz. Jeżeli chodzi jeszcze o nastaw ciśnienia lokalnego nad poziomem morza, to symulator ten oferuje nam proste ułatwienie. Możemy to po prostu zrobić, wciskając klawisz B. Ja to teraz zrobię, wciskam klawisz B i ciśnienie od razu nam się ustawiło na właściwą wartość. Także też nie musimy tak do końca znać, jakie jest ciśnienie, nie musimy szukać tej informacji, wystarczy wcisnąć klawisz B i ciśnienie automatycznie nam się ustawi. Ale to dotyczy tylko ciśnienia lokalnego nad poziomem morza. Ale tak czy siak mamy bardzo fajne ułatwienie, z którego możemy skorzystać, jeżeli tutaj nie chcemy się bawić w samodzielne kręcenie i nastawy tutaj ciśnienia. I jest jeszcze trzecie ciśnienie. Jest to z kolei ciśnienie standardowe, tak zwane. No po prostu wymyślono takie coś jak atmosfera wzorcowa, czyli atmosfera taka normalna, standardowa, jako taki wzorzec normalnej atmosfery na naszej planecie. No i w niej ciśnienie wynosi 29,3
92 cala słupa rtęci. I to jest właśnie ciśnienie standardowe. I tutaj w tym symulatorze operujemy na wytycznych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na wysokości od 18 tysięcy stóp, jak i wyżej, musimy z kolei właśnie wysokościomierz nastawić na ciśnienie standardowe. Dlaczego tak robimy? Ano dlatego, że latając już wyżej, gdzie już nie ma za bardzo przeszkód naziemnych, bo i tak wszystkie ominiemy, dużo ważniejsze jest utrzymywanie separacji między samolotami. I tutaj już operujemy na poziomach lotu, na flight level. Czyli jeżeli wieża nam powie, utrzymuj poziom lotu 2.0.0, to do tego jeszcze musimy dodać 2.0, co oznacza, że musimy utrzymywać lot na wysokości 20 tysięcy stóp. I tutaj wieża już nam nie powie, jakie jest ciśnienie, bo my jako piloci już musimy wiedzieć, że właśnie używamy standardowego ciśnienia, czyli 29,92 cala słupa rtęci. Ja teraz ustawię sobie to ciśnienie i właśnie zobaczmy, że wysokość nam wzrasta. Tak, mam ustawione teraz dokładnie 29,92. To możemy to też odczytać. No i możemy zobaczyć, że wysokość jest większa niż moja rzeczywista wysokość, na której się znajduję. Dlatego też latając na ciśnieniu standardowym, jakby już nie mamy odczytu naszej rzeczywistej wysokości nad ziemią, czy tam nad poziomem morza. Dlatego latając na ciśnieniu standardowym już nie możemy odczytać naszej rzeczywistej wysokości nad poziomem morza. Dlatego nazywamy to właśnie też poziomami lotu, że tutaj wysokość nasza jakby może być przekłamana, ale jest to istotne, że wszyscy piloci wtedy ustawiają ciśnienie standardowe, latając powyżej 18 tysięcy stóp w tym symulatorze, przez co wszyscy piloci zachowują odpowiednią separację między sobą. Dlatego jest to tak istotne, żeby nie zapomnieć o tym, żeby przestawić sobie ten wysokościomierz. I z kolei zniżając lot i opuszczając wysokość 18 tysięcy stóp, tak podchodząc na przykład do lądowania, kiedy przekroczymy wysokość 18 tysięcy stóp, zaczniemy się zniżać, to wtedy właśnie też przestawiamy z powrotem ciśnienie z ciśnienia standardowego na ciśnienie lokalne nad poziomem morza. I tutaj kontrola lotów, jak mówiłem wcześniej, powinna nam podać, jakie jest ciśnienie na lotnisku docelowym, na którym zamierzamy wylądować. I jeszcze powiem Wam, jak działa wysokościomierz. No oczywiście, jak już wiadomo, działa na zasadzie ciśnienia, czyli on mierzy różnicę ciśnienia, tylko w odróżnieniu od prędkościomierza to jest podawane tylko ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne nie jest nam tutaj do niczego potrzebne. I ciśnienie statyczne tutaj jest mierzone w taki sposób, że tam są w środku dwie puszki. Jedna jest mniejsza, która jakby pamięta ciśnienie, które było chwilę przed, i do całej obudowy jest wtłaczane, dostarczane jakby aktualne ciśnienie. I dzięki tej różnicy tego opóźnienia czasowego specjalnie wykalibrowany ten wysokościomierz potrafi nam wskazać wysokość, jaką mamy obecnie. Czy może wskazać, czy się właśnie wzbijamy, czy opadamy, dzięki temu, że jest ta różnica tych ciśnień. Jeżeli te ciśnienia w obu tych puszkach się wyrównają, czyli my też ustabilizujemy lot, będziemy lecieć poziomo, nie będziemy się wzbijać ani opadać, to i też wskazówka stanie w miejscu, czyli te ciśnienia w obydwu puszkach się wyrównają i wtedy wysokościomierz nam pokaże, że lecimy na danej wysokości i jej nie zmieniamy. Także to tyle w tym odcinku o wysokościomierzach. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam!